Dzień dobry wszystkim, witam Was serdecznie z Pólnicości. Bardzo zacisznie tutaj dzisiaj, wyjątkowo, nic nie jeździ i cieszę się, że tak jest, ponieważ mam inspirację. W ogóle tutaj miałem ostatnią inspirację do tego, jak nagrywałem vloga. Powiedziałem w jednym z filmów, teraz już nie wiem w którym, bo powiem Wam, tych filmów naprawdę dosyć dużo powstaje, ale to z tego względu, że dużo się dzieje. Dużo rzeczy mam Wam do przekazania, jak tylko mam czas, to nagrywam. Każdy jeden film jest po prostu zrobiony od serca, nic na siłę nigdy. Jak nie mam weny do nagrywania, to potrafię przez parę dni nic po prostu nie nagrać. Tak było raz w weekend, jak byłem zmęczony w zeszły weekend, tydzień temu. I nic nie powstało wtedy, tak? Ale teraz jest piękna pogoda, spaceruję tutaj wśród nicości i to jest właśnie dobry moment, żeby powiedzieć coś. Dokładnie. A w tym dzisiejszym filmie powiem Wam, że tutaj spacerując użyłem takiego stwierdzenia, jak to jest z tym światem, jak on jest zaplanowany dla nas, dla ludzi, że my musimy zarabiać pieniądze, że te pieniądze są nam potrzebne do przeżycia, że one są nam potrzebne do wszystkiego, żeby egzystować na tym świecie. My się tu rodzimy, rodzimy się w ogóle już z długiem publicznym, co jest niewiarygodne. Umieramy bez niczego. Bez długu publicznego odpuszczamy ten świat, opuszczamy ten świat bez wszystkich kosztowności, jakie gromadzimy, bez majątków, bez nawet tego pola nicości. Po prostu zjadają nas robaki albo jesteśmy gdzieś tam kremowani, w zależności od tego, jaką formę pożegnania z nami wybierze rodzina, bądź też my za życia zasugerujemy, jak chcielibyśmy, żeby nas pochowano. No i o tym będę dzisiaj rozkminiał tutaj w tym dzisiejszym filmie. O tym będę chciał podyskutować, bo uważam, że to jest kwestia, nad którą można parę minut pomówić. Dlaczego tak jest? Dlaczego ten świat tak się składa? Dlaczego my egzystujemy w czymś takim i czy to w ogóle jest normalne? Serdecznie Was zapraszam na dzisiejszy film. No właśnie, czy to jest wszystko normalne, że my musimy całe nasze życie opierać po prostu na pieniądzach, na dążeniu do tego, że my musimy zarobić gotówkę, czy też najczęściej no, nie dostajemy teraz już wypłaty w gotówce. Kiedyś się dostawało, chodziło się, były jakieś kasy w zakładach pracy i tam podchodziło się do okienka i dostawało się wypłatę, pani w okienku wypłacała. Ja tutaj nawet powiem Wam, że jak w Rumunii raz się pomylili z moją wypłatą w jednej z moich poprzednich prac. Bardzo mnie przepraszali wtedy, że za mało dostałem na konto i powiedzieli mi, że na drugi dzień mam przyjść do działu płac takiego, wyjechać na któreś tam jedno z ostatnich pięter w budynku i że oni mi dadzą te pieniądze w gotówce, że przelewy wychodzą tylko tam dwa razy w miesiącu i tak najczęściej też jest w tych firmach, ponieważ niektórzy mogą skorzystać z opcji takiej, że biorą też zaliczki po prostu na poczet przyszłej wypłaty, jeżeli komuś brakuje pieniędzy. Ja nigdy tego nie robię, ponieważ no, nie wiedziałbym, jak później egzystować. No właśnie, i to jest coś, o czym chciałem tutaj dzisiaj pomówić i właśnie o tych pieniądzach. I wtedy ja dostałem tą wypłatę w tej gotówce. Jakie to było dziwne, bo przecież dostaje się te pieniądze zawsze na konto. Ja się tak fajnie poczułem, że ja mam w gotówce. I to nie była mała suma, bo to było pół wypłaty w zasadzie, tak? Ja nie wiem, dlaczego oni się wtedy pomylili. Już nie pamiętam, co to zaszło, ale ja te pieniądze wziąłem fizycznie. I je po prostu przyniosłem tak do domu. Byłem bardzo szczęśliwy i zaskoczony. I tak sobie pomyślałem, jak fajnie byłoby też w gotówce co miesiąc dostawać te pieniądze. Iść właśnie do takiego działu, tam kadr. Znaczy nie kadr, tylko płac, pójść do jakiejś miłej pani, zapytać się, jak się ma, no i żeby ona wypłaciła te pieniądze po prostu w gotówce, przeliczyć przy niej, czy się zgadza, no spokojnie, ja tak jak ja to wtedy zrobiłem, no ale nie, to było tylko jednorazowo i w zasadzie jeden raz w życiu, kiedy w ten sposób wziąłem te pieniądze, raz w życiu. I zastanówcie się też wy, jak wy dostajecie swoje wypłaty. Dostajecie je na konto. Na konto. Każdy dostaje na konto. Ja wiem, że tak jest wygodniej,
że tak jest szybciej, że jest to zapisane cyfrowo, że jest jasne, no tyle dostaliście, więc jeżeli będzie jakaś pomyłka i coś się nie zgadza w wypłatach, bo takie pomyłki też się zdarzają i nawet my rejestrujemy czasem takie zgłoszenia, ktoś do nas z Polski zadzwoni. Najczęściej te pomyłki wynikają z tego, że pracownik miał jakieś chorobowe czy jakieś inne rzeczy, a czasami po prostu ktoś źle im bonus przeliczy. Mówiąc o przedstawicielach handlowych, których też obsługujemy z Polski, w firmie, w której ja pracuję, gdzie robimy kadry. I każdy jest człowiekiem i jest też omylny, ale jak to jest właśnie, że ludzie pracują, słuchajcie, cały miesiąc, idą w jakieś miejsce, czy jest to zakład pracy, czy pracujecie umysłowo, czy pracujecie fizycznie. Każdy gdzieś ma jakieś to zajęcie. I jak to jest po prostu, że później, na sam koniec, ktoś to przelicza, wartość waszej pracy, czy wy zrobiliście po prostu jakąś wartość dodaną do tego wszystkiego, dla tej firmy, czy nawet instytucji publicznej jakiejś, bo przecież takie też są. I później ktoś ma wam zrobić wypłatę, przeliczyć ją i wysłać na konto. I to jest w formie zapisu cyfrowego. Nie do wiary. Zastanówmy się tak, to jest takie nie do wiary. Ale ja to będę dalej gdzieś analizował, tak bardziej dogłębnie, powiem wam. Bo dla mnie to jest po prostu niesamowite. Taki zapis cyfrowy i to jest naszym celem w życiu. Naszym celem w życiu. Cały czas dążenie do zapisu cyfrowego, do jakichś numerków i ludzie zabiegają o to, żeby, kurczę, no mało coś tych pieniędzy pasowałoby, to może do drugiej pracy, to może ten, bo kredyt do spłacenia, bo mieszkanie kupiliśmy, bo ten, ludzie mają różne rozterki, ludzie mają różne zobowiązania finansowe, bo trzeba zapłacić za przedszkole, bo trzeba mieć więcej na jedzenie, a może kupić to, a może to. I cały czas wszystko się rozbija o te pieniądze. Nie do wiary. Nie do wiary, jaki świat sobie po prostu stworzyliśmy. Jak ten świat funkcjonuje. Ja kiedyś użyłem właśnie w tym vlogu, w którym o tym wspomniałem tylko, to użyłem takie stwierdzenia, że jak ja miałbym się rodzić ponownie i wybrać sobie jakiś inny świat, no to tą ziemię to ja bym po prostu popierdolił. To jest nienormalny świat tutaj. Nienormalny świat, żeby to tak funkcjonowało, że my dążymy całe swoje życie do jakiegoś zapisu cyfrowego, do tego, żeby te cyfry się zgadzały na jakimś koncie i że my dzięki temu mamy egzystować, że dzięki temu mamy iść do sklepu, kupić jedzenie, musimy zapłacić rachunki za wodę, za gaz, za prąd. Jeszcze wszyscy nam robią dookoła po prostu tak, żebyśmy jak najwięcej za wszystko płacili, coraz większe opłaty, nie do wiary i każdy chce więcej. W sklepach ceny coraz wyższe i tak dalej. I wszystko się rozbija o zapis cyfrowy. O jakąś sumę, która musi być po prostu na koncie i ten... Ile ludzi straciło życie przez to. Straciło życie. Choćby nawet dlatego, że im firmy pobankrutowały. I to nawet już mówię ogólnie tak, bo zawsze zdarzały się bankructwa. Zawsze gdzieś ludzie tracili interesy życia. Najwięcej tego doznali oczywiście z pomocą sanepidu i policji w Polsce. Wiecie kiedy, tak? Wtedy najwięcej. I wtedy było najwięcej takich prób i takich sytuacji, gdzie ludzie sobie odbierali to życie. Oni sobie je odbierali. Właśnie przez jakieś pieniądze. Nie do wiary, rozumiecie to? Przez pieniądze, że popadli w długi, że nie mieli z czego zapłacić czynszu, że nie mieli z czego żyć właściwie, tak? Bo ten zapis cyfrowy rozchodzi się cały nasz byt tutaj na tej ziemi. O zapis cyfrowy, o te cyferki na koncie. To jest nie do wiary jakieś. Powiem wam, nie do wiary. To jest w ogóle naprawdę świetny temat do dyskusji dzisiaj. A wy jak uważacie? Zawrócę sobie i nigdy tutaj nie doszedłem do tego miejsca, aż tak daleko w te pola nicości. Ciekaw jestem, gdzie ta droga tam prowadzi, ale nie mam aż tak dużo czasu, żeby wędrować tutaj nie wiadomo ile kilometrów i tak jestem daleko od domu. A dzisiaj jest sobota, jak nagrywam tego vloga. Wy to zobaczycie chyba w czwartek dopiero. No, także
Też są jakieś obowiązki. Mam rzeczy, które sobie zaplanowałem w domu. Właśnie będę gotował. Te zakupy, które dzisiaj zrobiliśmy, no to zapłaciliśmy normalnie zapisem cyfrowym. Dzisiaj akurat trzeba było kartą zapłacić za mięso w takim sklepie. Dzięki Ani, która ze mną pracowała, którą widzieliście też nawet na jednym z ostatnich vlogów, jak byliśmy na spotkaniu w Starym Mieście, to Ania mi powiedziała, że jest taki sklep, właśnie taka masarnia tutaj w Bukareszcie, gdzie można kupić mięso i zapłacić tymi tą taką kartą, którą mamy na jedzenie w pracy, bo jakiś czas temu ostatnio to dwa razy rodzice Anny nam robili zakupy w Buzo, no i przywozili to mięso. Nie chcieliśmy po prostu też tak ich, no, nadużywać ich dobrej, po prostu dobrej woli, żeby mieli problem, no bo to czy wsadzić nawet do pociągu, iść na te zakupy i ten, no to oni też potrzebują mieć czas na to, tak? Chcieliśmy sami jakoś to, temu zaradzić i sobie zorganizować i ja mówię do Anny tak, moja ta koleżanka Ania, ona zrobi te zakupy gdzieś tutaj, zdaje się, tak mi kiedyś mówiła, ja się dowiem gdzie i może my tu pojedziemy, nie będziemy za każdym razem angażować twoich rodziców, żeby robili nam zakupy, to mięso i ten, zróbmy sami, tak? Nawet jak będzie ciut drożej tutaj w Bukareszcie, no to trudno, ale nikt nie będzie musiał jechać specjalnie, później gdzieś to w pociąg wsadzać, czy my jechać później na dworzec, czy raz tak jak teściu przyjechał do nas specjalnie i przywiózł, to jest wszystko ten. Ja oczywiście doceniam i dziękuję, że mieliśmy taką możliwość wcześniej, ale nie chcieliśmy po prostu za każdym razem ich angażować, a mieliśmy jakąś tą sumę na tej karcie do wykorzystania, to co miesiąc jest. No i ja mówię, to ja się dowiem gdzie. No i dowiedziałem się, Ania powiedziała i tam byliśmy dzisiaj kupić. No i właśnie tą kartą musiałem, bo kiedyś dostawaliśmy takie w bloczkach, na początku jeszcze w pierwszej pracy, jak tu byłem w Rumunii, to takie dostawało się faktycznie takie jak kartki. I tam było po 15 lejów wtedy za dzień. Teraz ta suma jest większa. Ale wtedy było 15 lejów za dzień przepracowany. Tylko trzeba być w pracy, nie można brać urlopu. No i co? I to było kiedyś, a później wszystko na karty. No i nie ma tak, że to się spienięży, że można wypłacić jakąś gotówkę. To są specjalne tylko karty do płacenia właśnie w sklepach z żywnością i ten. Kiedyś nawet taka pani powiedziała w sklepie w Ekonomat, w którym byłem na zakupach i to było w Ferentarii, jeszcze jak tam mieszkaliśmy, taki facet przyszedł i sam alkohol kupował. Ona powiedziała, nie może być tak, że tą kartą na jedzenie ty będziesz tylko alkohol kupował. Ja ci nie sprzedam samego alkoholu. On to wziął jakiś olej najtańszy. Dobra, to ja jeszcze biorę ten olej. Olej wziął pod pachę i zrobił zakupy. Olej się przydał i te piwa i coś tam jeszcze, jakiś alkohol, papierosy. No i zrobił zakupy, tak. No, generalnie jakieś piwo dzisiaj na przykład kupiłem dla mnie i dla Anny, też wykorzystując to, bo akurat no, trzeba to wykorzystać też, tak? No. I kupiłem mela, żeby zrobić mamałego, dzisiaj tym płaciłem. Ale generalnie, patrzcie się, jak to jest znowu ten zapis cyfrowy. I nie chodzi mi o to, już okej, wiadomo, gotówka jest potrzebna i ja zawsze namawiałem do tego, żebyśmy mieli tą gotówkę, żeby jej nie likwidować, że ten, ale to jest właśnie to niewiarygodne, że my musimy myśleć, że my musimy funkcjonować, że my mamy jakąś kwotę na karcie i no, ta kwota nam starczy na tyle mięsa, czy na tyle, jak nie będziemy mieć więcej, no to nie kupimy po prostu mięsa. Wiecie, o co chodzi? To jest niewiarygodne. Ja wczoraj miałem jeszcze wieczorem lekcję szwedzkiego. Spotkałem się z Mai, z moją nauczycielką, po dłuższej przerwie, bo nie miałem przez parę tygodni, bo ona miała jakieś egzaminy, uczyła się i w ogóle. Ucieszyłem się, że w końcu była możliwość. I rozmawialiśmy i tam jakieś ćwiczenia przerabialiśmy z języka szwedzkiego i ona, i tam było właśnie o pieniądzach. I to też mnie zainspirowało do tego, żeby dzisiaj ten film powstał, żebym ja się tutaj wygadał w tej kwestii i właśnie tam były pytania takie po szwedzku, co można zrobić,
właśnie jak się ma dużo pieniędzy, co, w czym mogą przeszkadzać pieniądze, jak się ma ich za dużo. Nawet odpowiedzi moje były zaskakujące dla Mai, ponieważ odpowiedź na to pytanie, jakim było, w czym mogą przeszkadzać pieniądze, jak ich się ma za dużo, powiedziałem, mogą przeszkadzać w znalezieniu miłości drugiej osoby, ponieważ ktoś może pomyśleć, że po prostu każdy, kto chce z tobą być, jak masz dużo pieniędzy, to będzie cię postrzegał tylko przez pryzmat twojego bogactwa i nie będzie zależało na uczuciach, tylko po prostu na tej kasie, tak? Trochę ją zaskakiwały właśnie te moje odpowiedzi. Ja wtedy z nią rozmawiałem i mówię tak, jak to jest, patrzę, że my musimy całe życie pracować, iść do jakiejś pracy. Ty masz swoją pracę, ona pracuje w szpitalu, jest taką pielęgniarką. Ja mówię, ja pracuję też. Na koniec miesiąca, czy tam, no wiadomo, jakiś dzień przychodzi, dostajemy wypłaty i to są tylko liczby jakieś i my musimy z tego płacić rachunki, musimy kupić jedzenie i tak dalej. Za wszystko się płaci pieniędzmi. I to jest cały nasz cel życia, żeby zarabiać te pieniądze, żeby egzystować. Jak ich nie mamy, no to możemy skończyć, nie wiem, na ulicy, możemy być bezdomni. Nie da się bez tego egzystować. Jak to jest, że my nie możemy zrobić czegoś dla drugiego człowieka, że to tak funkcjonuje, że pieniądz to jest taki nasz bożek drugi. Wszyscy wznoszą ręce do tego bożka, jakim jest pieniądz. O, drogi dolarze, o, drogie euro, o, polski cebulionie i ten. I wznoszą te ręce i żeby jak najwięcej wyciągnąć. O, jest, mam większy zapis cyfrowy, jest, więcej na koncie. Mogę kupić jeszcze sobie na przykład nową kamerę, bo jest więcej. Jak na to patrzę i tak rozmawialiśmy wtedy z Mai i ona mówi tak, no właśnie, mogłoby tak być, że ktoś by robił coś dla drugiego, że ludzie by po prostu, jak ona powiedziała, ja zrobię chleb dla ciebie, ty mi dasz jakieś owoce i tak, żeby się ludzie wymieniali i ten, ale to jest niewiarygodne, ludziom to nie przyjdzie nawet przez myśl, że coś ktoś może zrobić dla kogoś, że jak to jest? Nie, no jak coś dla kogoś? Lepiej przecież iść i kupić, lepiej iść i zapłacić. Naprawdę? Czy to tak, ten świat jest skonstruowany i to jest rzeczywiście takie dobre? Zastanówmy się. Zastanówmy się, czy to jest normalne. Czy to jest normalne, żeby egzystować w takim świecie, który jest oparty po prostu na konsumpcji, na pieniądzu? Jak to jest możliwe? Mówi się ekonomia, zarabianie. I ten inwestycje i wszystko tylko, żeby jak najbardziej zwiększyć ten zapis cyfrowy, żeby mieć jak najwięcej. Ja nie twierdzę, że ja chcę żyć, nie wiem, jak człowiek pierwotny, że ja nie zmienię świata i ja tylko dyskutuję. To są takie moje rozkminy, taka filozofia moja w tym dzisiejszym odcinku. Jestem takim dzisiaj filozofem. Rafał, filozof. I to jest taki filozoficzny bardzo odcinek. Ja wiem, że my świata nie zmienimy. Pod tym względem nie ma takiej opcji po prostu. Nie ma takiej możliwości. To by musiało, nie wiem, walnąć meteoryt w tą ziemię, wszyscy zginąć, wszyscy. Nikt by się nie przeżył. I może odradzać się od nowa. I na początku, nie wiem, jakbyśmy byli znowu takimi jaskiniowcami, to byśmy nie myśleli o tym, że trzeba iść do sklepu, że trzeba zarobić pieniądze, tylko trzeba by iść z dziną. Jest kuropatwa. Zbierzemy ją. Dobra, na razie jemy surową, no bo ogień wynaleziemy może później, tak? No. I tak było, co? I tak było. Ja nie twierdzę, że gdzieś pewien postęp czy pewne rzeczy, które ludzkość wymyśliła, są złe. Uważam, że jak już są, niektóre to są źle wykorzystane, ale wszystko się opiera właśnie na tym, że my musimy zarabiać te pieniądze. I wyobraźcie sobie, że jest gdzieś jakiś inny świat, bo ja wierzę w to, że my nie możemy być tak pojebanym społeczeństwem. Mówię w takim określeniu po prostu, bo jak się popatrzy na to, na cały ten świat, to jest pojebany. To nie jest normalne. To nie jest normalne tak egzystować. Powiedzcie mi, że to jest normalne. Ja wiem, że wy powiecie, że tak, w pewnym sensie, bo
nie da się inaczej. Ja też muszę iść zarobić te pieniądze, iść do pracy, iść po przysłowiową bułkę do sklepu i mleko. No bo nie da się inaczej. Nie jesteśmy w stanie tego zmienić. Ale czy to jest normalne? Zastanówmy się tak logicznie. Logicznie się zastanówmy, czy to jest normalne, żeby nasze życie, że rodzimy się i ten dzieci na początku nie mają o tym wiedzy i ten rodzice muszą ich nauczyć. Najpierw podstawowe rzeczy jakieś tam, później chodzić, mówić i później te dzieci rosną i one wiedzą, że a no to trzeba iść do sklepu, to tu się idzie i kupuje i to już i to już człowiek w mentalności ma od samego dziecka, tak? Że trzeba za wszystko płacić, że nic nie przychodzi od tak. Ale czy ten świat jest dobrze skonstruowany? Czy to tak powinno wyglądać? No, mnie się wydaje, że nie. Mnie się wydaje, że można by to inaczej spróbować rozwiązać właśnie, żeby ktoś coś robił dla kogoś, tylko że tu znowu padną komentarze, że ludzie są chytrzy i ten, no właśnie, no, ciężko jest zmienić też ludzką mentalność. Ale to trzeba by nad tym, nie wiem, teraz już się tego nie zmieni. To już nie ma takiej opcji, żeby to zmienić. Teraz, jak już tak to funkcjonuje, to trzeba tym ludziom umożliwić, żeby im było łatwiej. Ale nie, żeby im dać socjal, żeby im dać ten zapis cyfrowy na koncie, niech mają największy i ten, bo państwo da. Tylko im po prostu nie zabierać tyle, nie grabić, nie przywalać podatek od podatku, o czym ja często powtarzam. Żeby się łatwiej tym ludziom żyło, żeby oni mieli za co właśnie nie tylko przeżyć, ale żeby mieli na przyjemności, żeby mogli iść do kina, żeby mogli tym zapisem cyfrowym, jakim dysponują, po prostu cieszyć się życiem. Skoro to życie już tak zostało zaplanowane i skoro my tak musimy egzystować, ale dla mnie to dalej jest nienormalne. I popatrzcie się, my się rodzimy bez tego wszystkiego, goli, z gołą dupą, z gołą piczą, z gołymi jajami wychodzimy na ten świat i właściwie w ubraniu może jesteśmy pochowani. Tak, w ubraniu tak. Ale rodzimy się nadzy. I później musimy do tego wszystkiego dążyć. To wszystko musi tak wyglądać. A później człowiek umiera i nic nie zabiera stąd. Te wszystkie bloki, to nie ma znaczenia później. To pole nicości. Ono nie ma znaczenia. Telefon, iPhone 14, który mam. Fajny telefon. No i co z tego? Czy on mi się do czegoś przyda? Do niczego mi się już później nie przyda. Jak odejdę stąd? Nie przyda się do niczego. Do niczego. I to jest piękne też, że jak ludzie odchodzą, a oni umierają, to jest piękne, że wszyscy jesteśmy wtedy jednakowi. Że wszystkie te Gatesy, ci Sorosze. To jest piękne też być śmiertelnym w tym sensie, że wyobraźcie sobie, czy chcielibyście żyć wiecznie. Co to znaczy żyć wiecznie? Czyli dzisiaj jest rok 2024, my żyjemy wiecznie i co? 3024 po iluś tam światowych już, tu zamiast pola nicości jakieś, nie wiadomo co stoi, wieżowce giganty i 1000 lat minęło, a my dalej i ten... Nie bylibyście zmęczeni? Ja myślę, że fizycznie może ten, ale psychicznie człowiek by nie wytrzymał tyle, żeby borykać się z jakimiś tam problemami, z różnymi rzeczami. Dlatego to tak wygląda, że my jesteśmy zaprogramowani tutaj, żeby być przez jakiś czas na tym ziemskim padole. To nie jest tak i to nie może być tak, że okej, jak to się mówi, nie znamy swojego dnia i godziny. I taka jest prawda. Niektórzy faktycznie odchodzą za wcześnie. Niektórzy w sposób tragiczny. Ale każdy, kto odejdzie z tego świata, to odchodzi tak samo. I żaden ten Soros, żaden Gates, żadne te Rothschildy, Rockefellerowie urodzili się nadzy i pójdą tam po prostu bez niczego. Nie zabiorą ani źdźbła z tego zapisu miliardowego cyfrowego, jaki mają na kontach. Nie zabiorą żadnej sztabki złota. Nie zabiorą swoich domów, jachtów, Boeingów. Niczego. Jakie to jest piękne.
To mi się najbardziej podoba w odchodzeniu z tego świata, że wszyscy będziemy jednakowi. Wszyscy skończymy jednakowo. Wszyscy tak samo. To jest niesamowite. Niesamowite w sensie właśnie naszego istnienia tutaj, że każdy z nas będzie po prostu tak samo miał później. Znaczy, nie wiem, co jest po drugiej stronie, tak? To jest w ogóle na temat dyskusja na innego vloga. Mam też takie rozkminy. Ale tu, jak się to kończy wszystko, no to po prostu reszta nie ma znaczenia. Nie ma żadnego znaczenia. Po prostu to, co nas tu otaczało, nic nie zabierzemy ze sobą. Powiem wam, że ten vlog będzie długi. Ja się tak tutaj rozgadałem. I to jedna scena, ostatnia, 15 minut. Taki monolog. Tak się patrzyłem na ten czas, myślę, że tak 15 minut, dobra, trzeba zrobić jakąś chwilę przerwy. I tak sobie myślę, że mógłbym w tej kwestii, w tym temacie naprawdę długo tutaj jeszcze mówić, opowiadać do was, ale myślę, że takie najważniejsze rzeczy ująłem w słowa. Coś, co chciałem tutaj dzisiaj wam przekazać, że ten świat nie jest normalny. To nie jest normalne żyć tak, jak my żyjemy, ludzkość. I jeszcze do tego dochodzi ta agresja, to właśnie wykorzystywanie jednego człowieka przez drugiego, to jak te zapisy cyfrowe sprawiają, że pewni ludzie chcą mieć ich jeszcze więcej, ale oni nie mają świadomości tego, o czym ja właśnie mówię tutaj, że to jest wszystko do czasu. No nie będą mieli to, ale ich czas przydatności na tej ziemi się skończy. I oni tego nie zabiorą, ale będą przez tą chwilę się cieszyć, no, że nagromadzili ileś tam miliardów, że mogą kupić, nie wiem, całe Popeszcile Ordenie. O, dobra, kupię to sobie tutaj. Będę ściągał podatek od podatku. Niech płacą gnojki. No, albo kupię sobie wyspy. I co? I mogą tak myśleć. I tak myślą przez pewien czas. A później co? Heart attack. I koniec. Na przykład. Nikomu źle nie życzę, ale mówię, jak to wygląda. Mówię po prostu, jak jest, że my przywykliśmy do czegoś takiego, do takiego życia. Dla nas to jest takie normalne, że my musimy iść pracować, że musimy iść do tej szkoły. Okej, pewne rzeczy może rozwijają nas jako ludzi. Może bez pewnych rzeczy byśmy nie doszli do tego tutaj jako ludzkość, które tu nas otaczają, te wszystkie... To wszystko, co jest dookoła nas. Może byśmy do tego nie doszli. Technologicznie, postęp. Aczkolwiek robiłem też film, w którym mówiłem, że mimo naszego postępu, to my jesteśmy gdzieś tam mentalnie zacofani. I właśnie to zacofanie mentalne przeradza się właśnie z tego dążenia do pieniądza. Że to jest taki drugi bożek, o którym wspomniałem, że ludzie muszą tylko i wyłącznie dążyć do tego, żeby mieć jak najwięcej, jak największy ten numer na tym koncie, cokolwiek to konto jest. No bo co to jest to konto? To jest, otwieracie jakąś aplikację bankową, czy na telefonie, czy na komputerze i tam zaglądacie. O, jest pensja. Co to znaczy, że przyszła pensja? To znaczy, że macie tam jakąś cyferkę, jakiś przecinek, jakąś kropkę, jakiś ten. I to jest to, co dostaliście za to, co wykonaliście w tym miesiącu. I wy musicie za to egzystować. Iść zapłacić rachunek, iść do sklepu, kupić dziecku zabawkę, kupić sobie ubranie, kupić dzieciom ubrania, zapłacić za przedszkole, zapłacić za prąd, zapłacić za gaz, wszędzie zapłacić. I to ubywa z tego zapisu cyfrowego. Wy musicie dostać następny i tak całe życie, żeby egzystować, żeby po prostu móc przeżyć na tym świecie. Jak tego nie macie, no to nie wiem, możecie być pustelnikiem, chodzić z dzidą, polować na kuropatwy i pierniczać dżownicy, jak nie będzie nic w lesie, jak się nie pojawi. Może i tak, ale kto by takie życie wybrał? Może tacy ludzie gdzieś są, ale to jest naprawdę ich garstka. I niektórzy może tak egzystują. Czy są przez to szczęśliwsi? Nie wiem, trzeba by ich zapytać. Czy ja bym się czuł tak szczęśliwy? Pewnie nie, szczerze nie, bo przywykłem do tego, to jak jest. Przywykłem właśnie do tego zapisu cyfrowego. Jestem tak wytresowany. My jesteśmy tak wytresowani, bo inaczej się tego nie da nazwać. Tak nas nauczyli, że my tak, rodzisz się dobrze. Najpierw będą rodzice ten zapis cyfrowy dostawać. Będą ci to i to zapewniani, bo to jest ich obowiązkiem jakimś, załóżmy, to tak się mówi, tak?
a później ty będziesz musiał iść do pracy, już ty będziesz sam sobie ten zapis cyfrowy generował jakąś pracą, nie wiem, będziesz miał lepszą pracę, lepsze umiejętności, lepsze coś, to ten zapis będzie większy i będziesz mógł sobie przez to na więcej w życiu pozwolić. Jak nie będziesz miał, albo będziesz za głupi, albo zbyt leniwy, o, chociaż leniwi to dostają czasami socjale. Może leniwych tutaj nie mieszajmy, ale jak będziesz po prostu ten taki nierozgarnięty, właśnie nierozgarnięci też dostają socjale. No nic, jak po prostu będziesz zbyt taki ambitny, no to wtedy jest szansa, że dostaniesz mniejszy ten zapis cyfrowy, tak, bo no bo ty zarobisz to, ale ty będziesz musiał to przekazać na tych, którym się nie chce, żeby oni mogli egzystować. To jest teraz o benefitach i socjale, żeby tak podrażnić trochę tutaj, żeby tak podgrzać sytuację, żeby ją tak trochę dołożyć benzyny do pieca, tak. No, tak na sam koniec. No i tak to jest, słuchajcie. Nie, czy to jest normalny świat? Zadajmy sobie pytanie, czy to jest normalne? Ja wiem, że do tego przywykliśmy. Ja sam do tego jestem wytresowany, tak, to jest dobre słowo. To jest, jesteśmy jako ludzkość wytresowani, bo rodzimy się, każą nam tak robić, postępować, później wiemy, edukacja, praca i tak dalej. Człowiek przepracuje całe życie. Jaki to ma sens wszystko, nie wiem. Nie wiem. Ja nie mówię, ja kiedy użyłem stwierdzenia, że praca to jest przywilej nasz, że pracować to jest coś, co ten... I dalej to utrzymuję, ale czy nie mogłaby ta praca się opierać właśnie na tym, żeby coś zrobić dla kogoś, ale nie myśleć o tym, że my musimy dostać jakiś zapis cyfrowy, który będzie nam potrzebny do egzystencji? No właśnie. Zastanówmy się. Tyle, bo to jest temat naprawdę rzeka. Można by tu długo dyskutować jeszcze. Myślę, że wystarczy. Wy podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach. Napiszcie, czy dla was to jest normalne, bo zmienić tego już nie zmienimy. Ale czy macie też czasami takie rozkminy, po prostu, czy to jest normalne, w czym my tutaj żyjemy, czy wy uważacie po prostu, to nie wiem, napiszcie cokolwiek, tak. Oprócz komentarzy, pierdółki w postaci łapek w górę, no i subskrybujcie ten kanał, widzimy się w następnych filmach, czy też żywcach. Będzie mi miło i ten świat jest normalnie niewiarygodny, jak na to patrzę. Taki filozoficzny odcinek. Tyle z mojej strony, żegnam się z wami, papa. I jeszcze rzut okiem na tą nicość, pola nicości. Tak to wygląda, tak? Tak to wygląda i co? Zmierzam do domu. No i powiem wam jeszcze tak, no już tak na zakończenie faktycznie. Zastanówmy się tak, zobaczcie te bloki, to wszystko. To jest wszystko do czasu, wszystko do czasu. Później już nie będzie nic. Żegnam się z wami, papa. Pa.